Poczytaj mi PL. Doktor Puk, lekarz lasu. W sercu lasu Ech, gdzie wiekowe drzewa stały jak strażnicy czasu, fruwał dzięcioł o imieniu doktor Puk. Jego pióra były w kolorach czerni i bieli, a czubek głowy płonął czerwienią, jak żarzący się o zmierzchu ogień. Doktor Puk nie był zwyczajnym ptakiem. Posiadał dziób, który mógł rozłupywać najtwardszą korę. Był uzdrowicielem dbającym o wszystkie drzewa w lesie Ech. Dzień po dniu czas doktora Puka wypełniały opieka i służba. Jego dziób, precyzyjny jak narzędzie chirurga, pracował nieustannie. Sprawdzał stan zdrowia drzew, leczył ślady zainfekowanej kory i usuwał zagnieżdżone owady. Wszystko to przy rytmicznym stukaniu, które rozbrzmiewało w lesie. Jednak nie wszyscy mieszkańcy lasu Ech doceniali wagę stukotu doktora Puka. Wiele istot żaliło się, że ten ciągły hałas zakłóca im spokój dnia, kiedy tak pragną ciszy. Z tego powodu zwierzęta zwołały naradę pod cieniem starej wierzby, gdzie po kolei wypowiadały swoje skargi wśród przytakujących pomruków pozostałych zwierząt. Doktorze Puk, błagali, twoja praca utrzymuje nasz las w zdrowiu, ale twoje dudnienie budzi nasze młode i wypełnia nasze dni hałasem. Poruszony ich słowami doktor Puk wspiął się na swoje miejsce na szczycie najwyższego dębu. Spojrzał na las, który kochał, a jego serce było ciężkie od myśli o byciu dla niego źródłem troski. Rozmyślał przez całą noc, a nad nim migotały gwiazdy, które wysyłały mu promienie swojej mądrości, by pomóc w poszukiwaniu rozwiązania. Nadeszło ono wraz z porannym słońcem. Doktor Puk może przecież dostosować swój plan dnia, wykonując najgłośniejszą pracę tylko od późnego ranka do popołudnia, gdy las roi się od aktywności, a wtedy dźwięki jego stukania zmieszają się ze zgiełkiem życia lasu Ech. Wprowadzając to rozwiązanie, doktor Puk zauważył, że jego pukanie stało się częścią naturalnego rytmu dnia. Wiewiórki szalały w tempie wystukiwanym przez jego dziób, a ptaki śpiewały swoje pieśni w przerwach jego pracy. Stworzenia leśne zaczynały dni cichymi porankami, a kończyły spokojnymi wieczorami, teraz niezakłócanymi pracą doktora. Z czasem zwierzęta lasu Ech zrozumiały znaczenie pracy doktora Puka. Zdały sobie sprawę, że drzewa rosną wyższe, a liście są bardziej zielone dzięki jego oddaniu. Las był zdrowszy i jego mieszkańcy też. Dziedzictwo doktora Puka rosło wraz z każdym drzewem, które uratował. Dla mieszkańców lasu nie był już tylko hałaśliwym dzięciołem, ale symbolem zdrowia i świadectwem równowagi między obowiązkiem a harmonią. Delikatne stukanie dzioba doktora Puka było teraz znajomym i umacniającym dźwiękiem, który mówił o uzdrawianiu i trosce, doskonale współgrając z biciem serca lasu. Koniec.